To jest Stan Wyjątkowy. Program z nagrodą publiczności w konkursie Podcast Roku 2023. Szanowni Państwo, witamy bardzo serdecznie w słuchowisku politycznym Stan Wyjątkowy. Pani redaktor Beata Lubecka. Dzień dobry bardzo. Jerzy Jędrzej-Stankiewicz. Donald Tusk buduje CPK bez CPK. W Prawie i Sprawiedliwości bunty i bunciki. Na razie raczej bunciki, ale być może będą bunty. Natomiast wyłania się w PiS jakaś stawka kandydatów do prezydentury. W koalicji bunt partii Razem, ale zbuntowana posłanka partii Razem buntuje się razem z posłem PiSu, który miał budować CPK. To się wszystko domyka, drodzy Państwo. Ale są spory wokół rozliczeń także. Rozliczenia ruszają, ale Roman mówi do Adama, tam śmielej Adam. Związki partnerskie, także spór na ten temat. Będziemy, mam wrażenie, po raz kolejny mówić na ten temat. Po raz kolejny w ciągu ostatniej dekady zapraszam na Stan Wyjątkowy, bo dzisiaj będzie tak, że jeśli Państwo myśleli, że Państwo odpoczęli od wyborów, to tkwią Państwo w mylnym błędzie, gdyż wybory będą i nie będą one być może wyłącznie w Małopolsce. Zapraszamy na Stan Wyjątkowy. Andrzej Stankiewicz, Dominika Długosz, Kamil Dziubka, Beata Lubecka. To jest Stan Wyjątkowy. Szanowni Państwo, Szanowna Beato, przede wszystkim na początku dziękujemy serdecznie Państwu za to, że przekroczyliśmy magiczną barierę 100 tysięcy subskrypcji na kanale YouTube. Zapraszamy Państwa. Pięknie pękło. Zapraszamy Państwa. Jestem trochę zazdrosny, wiesz, bo w czasie programu Dominiki i Kamila te 100 tysięcy tak pyknęło. Zapraszamy Państwa. Czyli podbijamy stawkę, tak? Teraz musi być 150. Wszędzie, drodzy Państwo, gdzie Państwo nas oglądają, słuchają, zapraszamy. Idziemy na rekord, absolutnie. Tak. Jesteśmy w ogóle, uwielbiamy gigantomanię. Dzisiaj dużo będzie o gigantomanie w programie. Ale nie megalomanie. Nie, megalomanie. Chociaż w tym przypadku może się to połączy. Gigantomania nasza i megalomania prowadzi nas do poproszenia Państwa o wzięcie udziału w plebiscycie Best Stream Awards. To są ostatnie dni głosowania na najlepsze podcasty roku. Mamy tam, i my bardzo ładnie prosimy. Tak, mamy my bardzo ładnie nominacje, prosimy, więc bardzo megalomańsko ładnie. I gigantomańsko prosimy Państwa wszystkich opisach. Tam, gdzie Państwo nas oglądają, słuchają, są linki do głosowania. To zajmuje chwilę, jest bezbolesne, a nasze ego zostanie zaspokojone. A propos ego, gigantomanii wielkości, bardzo proszę, wjeżdża pan Donald i jego CPK bez CPK. Polska stanie się jednym wielkim megalopolis i to wkrótce. Zobaczymy to jeszcze tu, jak wszyscy siedzimy za kilka lat, co oznacza, że w ten projekt nowoczesnej komunikacji włączone będą wszystkie duże miasta w Polsce. I że sieć kolejowa, którą proponujemy i którą już rozpoczęliśmy, jesteśmy już w fazie projektów i przygotowań finansowania, to będą koleje, które łączą polskie miasta między sobą, ze stolicą, ale także pomiędzy największymi miastami w Polsce. Także powstanie relatywnie gęsta sieć, która będzie łączyła realne skupiska ludzi, która będzie obsługiwała realne potoki pasażerów, a nie jakieś ideologiczne wymysły. Początkiem tego projektu będzie tak zwany projekt Y. Państwo interesujący się tym problemem wiecie, mówimy tutaj o projekcie kolei dużych prędkości, która połączy Warszawę, Łódź i w okolicach Sieradza będzie to rozwidlenie na Poznań i na Wrocław. To będzie projekt, który możemy nazwać projektem 100 minut. Zacznie się od Y, ale będzie dotyczył także innych polskich dużych miast. 100 minut, bo mniej więcej w 100 minut będziemy mogli dojechać z Warszawy do Katowic, do Krakowa, do Wrocławia, do Poznania, do Gdańska i oczywiście dużo mniej niż 100 minut będzie nas kosztowała podróż między Warszawą a Łodzią. To jest kluczowe z punktu widzenia całej tej filozofii, jaką nasi poprzednicy zaprzepaścili. To znaczy, że liczy się Polska w każdym miejscu, gdzie żyjemy, a nie tylko jakiś taki pomysł na jedno wielkie centrum. Szczególnie, że to centrum miało być w Baranowie. Tam miały spotykać się te polskie koleje. Jak już wspomniałem, koleje dużych prędkości, te, które połączą Warszawę z Poznaniem i z Wrocławiem, to będą koleje, które będą osiągały prędkość od 300 do 320 km na godzinę. I tak jak powiedziałem, powinno to zapewnić
tę komunikację między stolicą a wszystkimi dużymi ośrodkami miejskimi w 100 minut lub mniej. Ten drugi element tego tryskoku w nowoczesną komunikację to jest ta idea blisko lotnisko. Nie sądzę, aby ktoś z Krakowa, Katowic, Wrocławia, Szczecina marzył o tym, żeby dojeżdżać pierw do Baranowa, żeby później móc gdzieś polecieć. Naszym wielkim skarbem, narodowym skarbem jest sieć nowoczesnych lotnisk regionalnych. I tak jak już zaczęliśmy naprawiać sytuację portu lotniczego w Szczecinie, tak będziemy wspierać dalej rozwój lotnisk regionalnych, tam gdzie potrzebne będzie wsparcie ze strony państwa. Chociaż bardzo często jest tak, że te najlepsze lotniska regionalne świetnie sobie radzą, byleby im nie przeszkadzać. Będziemy w związku z tym nadal dbali o racjonalną sieć lotnisk regionalnych. I do tego oczywiście dochodzi szybka rozbudowa i modernizacja Modlina i to będzie lotnisko dla transportu tego low-costowego, dla tanich linii lotniczych, popularnych też przecież w Polsce. Już nasi poprzednicy w ramach jakiegoś trzeźwienia doszli do wniosku i taki projekt w tym fragmencie odziedziczyliśmy, że w Baranowie realna kwota pasażerów to jest 34 miliony pasażerów. I takie nowoczesne lotnisko na tę skalę zbudujemy. I będzie to najnowocześniejsze lotnisko w Europie. I będzie oczywiście połączone nie tylko koleją dużych prędkości, tę koleją, która będzie łączyła między innymi Łódź i Warszawę, ale też podjęliśmy decyzję o rozbudowie autostrady. Nie tylko między Warszawą a lotniskiem centralnym, ale na dłuższym odcinku między Warszawą a Łodzią i powstanie trzeci i czwarty pas autostrady. Te decyzje także już podjęliśmy. W momencie, kiedy Baranów powinien już wypuszczać pierwsze samoloty, czyli to jest, tak jak zakładamy, rok 32, będzie się rozstrzygała także przyszłość Okęcia, lotniska imienia Chopina. I oczywiście przy założeniu, że w Baranowie będziemy mieli 34 miliony pasażerów, funkcja lotniska warszawskiego, tego na Okęciu, na pewno ulegnie zmianie. W naszym planie, i to jest bardzo ambitny zamiar, ale realistyczny, pracujemy na tym od wielu tygodni, jest, aby zapewnić Okęciu funkcję takiej komunikacji przyszłości. Okęcie będzie nowoczesnym lotniskiem, które będzie działało na zasadach, które w tej chwili powstają tak naprawdę. Wiecie, że czeka transport lotniczy, szczególnie ten cywilno-osobowy, prawdziwa rewolucja. Są już pierwsze miejsca na świecie, gdzie bezzałogowe drony między innymi obsługują różne trasy. I nie ulega wątpliwości, że w tej perspektywie kilku lat ta rewolucja się dokona, także w Europie. I lotnisko na Okęciu jest wymarzonym miejscem do tego, żeby pełnić rolę takiego centrum tej najnowocześniejszej komunikacji lotniczej rzeczywiście XXI wieku. W związku z tym, po pierwsze, lotnisko na Okęciu zostanie pilnie zmodernizowane. Przerwano prace, jak Państwo pamiętacie, modernizacyjne na Okęciu kilka lat temu. My musimy jak najszybciej, w związku z tym, że lotnisko centralne w Baranowie będzie gotowe w 32 roku, więc my musimy jak najszybciej doprowadzić do modernizacji i usprawnienia lotniska na Okęciu i temu poświęcimy te najbliższe tygodnie i miesiące. No, tak jak powiedziałem, dotyczy to także Modlina i rozbudowy i modernizacji Modlina. Jest ten trzeci element tego tryskoku, to są polskie linie lotnicze. I tutaj chyba nikt się nie będzie spierał, to nie jest kwestia ideologii. Bardzo mi zależy na tym, żeby doświadczeni menedżerowie pomogli w tym projekcie, ambitnym projekcie, żeby LOT stał się jedną
no, z największych linii lotniczych. Oczywiście tych największych gigantów lot nie dogoni, wiadomo. Ale możemy myśleć dzisiaj realistycznie o tym, że lot stanie się firmą no, nie tak dużą jak Lufthansa, ale mniej więcej na tym tego rzędu. Beato, mielili, wiadomo było, że muszą z tym CPK coś zrobić i pokrótce jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość proponowało Centralny Port Lotniczy w Baranowie, do którego będzie wielki tam około, no różnie się mówiło, 40 milionów, potem 30 milionów, generalnie bardzo dużo milionów pasażerów rocznie. Do niego będą zmierzać linie kolejowe, tak zwane szprychy, szybkie, ale nie za bardzo, z całej Polski, też z mniejszych miejscowości. I to będzie piękny projekt, na który wydano już chyba ze 2 miliardy. Nic tam realnie się nie dzieje jeszcze, no bo to jest duża inwestycja też, więc realnie niewiele tego było widać. Natomiast Donald Tusk zmienia koncepcję i mówi tak. CPK, poczekajmy, zajmijmy się kolejami. Nie z każdej mniejszej miejscowości, tylko tak zwany Y, czyli z Warszawy przez Łódź do Wrocławia z odnogą w okolicach Sieradza w kierunku Poznania, czyli po prostu Y, szybka kolej, 300 km na godzinę, czyli szybsza. Dojazdówki to tam różnie z tych mniejszych miejscowości, ale generalnie większy fokus na Warszawę i dodatkowe pieniądze na rozbudowę Okęcia, podtrzymywanie lotniska w Modlinie jako lotniska dla tanich linii, a zatem... Do Bladowice ten Baranów. Nie zagłada dla warszawskich lotnisk i lotnisk regionalnych, drodzy państwo. Te lotniska regionalne miały zmienić swój charakter, miały być mniejsze. Tak planował PiS. Tusk mówi, utrzymujemy lotniska regionalne. Ja to odbieram tak, pozwoli, że będę w tej sprawie subiektywny głęboko. Ale jeżeli mówi się, zwiększamy przepustowość Okęcia do 30 milionów, czyli teraz jest 20, zwiększamy do 30 w najbliższych kilku latach, inwestujemy w Modlin, inwestujemy w inną kolej, której będzie centrum w Warszawie, no a nie w Baranowie. Baranów? No to po co nam Baranów? A ten Baranów to tam 2032, no, może kiedyś. To jest na tę chwilę, to jest otwarcie sobie drogi do utopienia tego projektu przy wstrzymywaniu się z powiedzeniem topimy ten projekt, bo to politycznie byłoby niełatwe. No niełatwe byłoby, tym bardziej, że społeczne poparcie rośnie dla tego projektu. Ja myślę, że dlatego Donald Tusk wyszedł akurat z taką inicjatywą, chociaż no sprytnie to rozegrał. Także nie, tak jak powiedziałeś, no nikt CPK, nie powiedział bez CPK, CPK, no ale tak, bez CPK, absolutnie, bez CPK. No, ale no nie można przecież, bo przecież na zdrowy rozum, na jak tak popatrzymy na to, no to nie można inwestować więcej w lotnisko Okęcie, rozbudowywać je. No to po co nam Baranów w takim razie? No powiedz mi. A poza tym, gdyby ktoś chciał na przykład przylecieć do Warszawy, czy w ogóle do Polski, no to wolałby chyba no, przylecieć do stolicy od razu bezpośrednio, niż tam jakiś Baranów jeszcze dojeżdżać. Poza tym, no to co mnie jakoś tak rzuciło mi się w oczy, to że ściana wschodnia kompletnie jest pozbawiona tych szybkich kolei. Kompletnie. Tak jakby po prostu tylko zachód miał się rozwijać. Ta część, która głosuje... Tych super szybkich, tak. Ta część, która głosuje na koalicję obywatelską, a wschód to tam, wiesz, no Szczecin zupełnie odcięty, można powiedzieć, od niemalże od świata. Przecież tam się jedzie cały czas 7 godzin, no na Boga, no ile można, no. Mamy rok 2024. Ja jeszcze w ogóle mam bardziej poczucie takiego déjà vu, dlatego, że ten projekt tak zwanego Y, no bo jak państwo sobie narysują na mapie linię między Warszawą a Wrocławiem przez Łódź i potem odnogę w kierunku Poznania, no to będzie taki Y i tam te szybkie koleje mają być. Ten projekt, słuchaj, był już za pierwszych rządów Platformy lansowany. Sławomir Nowak jako minister infrastruktury. Czyli rozumiem, że powtórka z rozrywki. Wtedy go zawiesili, bo był kryzys finansowy światowy i nie było hajsu, no ale to był pomysł, żeby go przed Euro 2012 odpalić. A właśnie tak, to zapomniałam o tym właśnie. Zastanawiałam się, no ile oni nad tym pracowali, nic nie pracowali, bo to jest i po prostu wyciągnęli z szuflady, wyciągnęli tam zamrażarki i proszę bardzo, proszę, welcome. No, no to świetnie, powiem ci, że generalnie jest też tak, że w tej chwili stawia ewidentnie rząd na to, żeby skrócić dojazd z dużych miast, ale do Warszawy, powtarzam, z Katowic, Krakowa, Gdańska, Wrocławia czy Poznania, nie powinien ten czas przekraczać 100 minut. Ale premier używa takich efektownych haseł, no bo wie, że to musi brzmieć efektownie. Trójskok w nowoczesność i wielkie megapolis. Polska ma być wielki megapolis. Megapolis, tak. Mhm. Czyli nie CPK, tylko megapolis.
Ciekawe, kto to wymyślił generalnie. Kto tam podpowiedział, czy sam może Donald Tusk wymyślił, czy jednak ktoś tam był taki wymyślaczem. Ktoś tam od kreacji. Może tak jak też te 2-3 kadencje temu, tak jak ponad dekadę temu Igor Ostachowicz. Natomiast mówiliśmy państwu parę razy w stanie wyjątkowym, że zostawią kolej w jakiejś formie i pewnie inwestycje w kolejowe, czy inaczej, tym pierwszym krokiem, który oni realnie chcą zrobić, to inwestycje w kolej, co muszą zrobić i odłożenie lotniska, no bo to lotnisko... Tak naprawdę to, co oni mówią... Czyli możemy słuchaj, właściwie... Jeżeli przed wyborami... To możemy chyba założyć, że Baranów, że nie będzie lotniska w Baranach. Słuchaj, inaczej. Nie mamy zbyt wielu złudzeń, że jeszcze w tej kadencji cokolwiek realnego w sprawie Baranowa zostanie zrobione. Co prawda Maciej Lasek, czyli poseł Platformy, pełnomocnik rządu do spraw... CPK. Mówi, że w 2026 coś zaczniemy robić, w 2032 to oddamy. Mówię szczerze, to jest w tej chwili, to jest na papierze. To jest coś takiego, co oni odłożyli ad calendas grecas. Może zrobią, może nie zrobią. Natomiast Ale nie czujesz się sfrustrowany w związku z tym? Nie, ja się nie czuję sfrustrowany, bo ja uważam, że to jest absolutnie tylko i wyłącznie polityka na tym etapie. PiS opowiadając przez 8 lat. Ale nie czujesz się strony, że jednak sprawy nie idą do przodu w tym sensie, że jednak chyba zasługujemy na to, żeby to państwo było lepiej zarządzane i żeby jednak... No, żebyśmy mieli większy komfort. Wiesz co, tylko ja nie jestem ci w stanie powiedzieć i będą to państwo też dzisiaj słyszeć w wypowiedziach rozmaitych polityków. Nie jestem ci w stanie powiedzieć, nie chcę uchodzić za eksperta infrastruktury. Nie jestem w stanie powiedzieć, po pierwsze, w jakim kierunku pójdzie światowy transport. Drodzy państwo, na to sądził 10 lat temu, że dzisiaj będziemy żyć w kraju, który ma za swoją granicą wschodnią wojnę. Więc może być różnie, to po pierwsze. Po drugie, nie wiemy, jak się ułożą siatki połączeń. Czy będą samoloty raczej latać z dużych hubów na duże odległości, czy może mniejsze porty i więcej przesiadek będzie. Że to byłoby całkiem rozsądne, że mamy przeczekać, tak? I zobaczyć, jakie będą trendy. No. Sugeruję, że ja nie jestem w stanie państwu dać odpowiedzi poza jedną, że to jest tak naprawdę na tym etapie odłożenie tego projektu bez powiedzenia tego wprost. Natomiast nie jestem w stanie, bo nie jestem ekspertem i rząd na tym poległ, zwróć uwagę, dlatego że nie był w stanie znaleźć audytorów, którzy byliby w stanie przeprowadzić audyt realny tej inwestycji i generalną taką ocenę, w jakim kierunku z tym biznesem podążać. Dlaczego nie byli? Ano dlatego, i to jest trochę, drodzy państwo, jak w przypadku... Ale nie byli, bo nie było przetargów przecież nawet nie było rozpisanych. Wiesz dlaczego? Dlatego, że z klucza trzeba było wykluczyć jakieś 100 firm, które prowadziły, w tym te największe, które prowadziły działania doradczo, konsultingowo, audytowe, dlatego, że one na różnych etapach uczestniczyły za czasów PiS-u w tym projekcie. To jest trochę podobny kasus. Czyli wiem, że w ogóle nie było bezstronnych firm, które mogłyby to zrobić. Było takie firmy... Znaczy, były konflikt interesów. Były malutkie firmy, które nie byłyby w stanie takiego projektu poprowadzić, więc oni wewnętrznie dokonywali pewnych analiz. Ale to jest trochę przypadek fuzji Orlenu z Lotosem. Branża też jest mocno zamknięta, no jest tak, ograniczona jest, i w związku z tym nie ma w czym wybierać. To było gigantyczne przedsięwzięcie, w którym każdy trochę zarobił. Podobnie w fuzji Orlenu z Lotosem, sprzedaży aktywów Saudi Aramco. Trudno jest znaleźć firmę, która w tym nie uczestniczyła, taką firmę. A za granicę nie można było na przykład... Ale to są światowe firmy. To są światowe firmy, więc w tej chwili nie jestem w stanie państwu powiedzieć, ja nie mam do tego emocjonalnego stosunku. Natomiast powtarzam, na tym etapie wygląda to jak powrót do dawnej koncepcji Platformy toczącej szybkich kolei przy jednoczesnym, jeżeli wzmacnia się Okęcie, to nie jest logiczne, że za, nie wiem, ile to miało się robić, 2032 rok, no, to za 8 lat powstanie to wielki Okęcie hub. Wzmocnione, przebudowane do 30 milionów rozszerzone, nagle zostałoby zaorane i tam by było lotnisko co dla dronów, to tak... No tak, to się nie spina trochę ekonomicznie wtedy, nie? Bo to by, takie pieniądze byłyby wyrzucone w błoto. No pan powiedział, no, że bezzałogowe drony obsługują różne trasy. No, i wydamy mnóstwo pieniędzy, żeby tam drony lądowały. Nie będziemy latać tymi dronami, podobnie jak pan prezydent nam oferował prywatne samoloty w CPK, to także jest nieco nierealne. Więc dobrze. Zobaczmy, drodzy państwo, jak na to wszystko reaguje Marcin Horała. Źle reaguje. No tak, ale postarajmy się z takiego zwykłej reakcji. Spotkał się w programie, tak jest, Łączenia Morozowskiego z Arkadiuszem Marchewką, wiceministrem infrastruktury. No i panowie sobie porozmawiali o tych swoich koncepcjach. Bardzo proszę. Prawie 3 miliardy złotych, które zostały do tej pory wydane, niestety nie widać żadnych efektów i dlatego premier Tusk bardzo dosadnie o tym mówił. No przecież z tych pieniędzy dofinansowywaliście parafie, robiliście pikniki, pan też się na nich bardzo często promował. Wykorzystywaliście te kwestie w kampanii. W czasie kampanii wyborczej chyba sam event marketingowy, w którym pan uczestniczył, kosztował ponad 500 000 złotych. Nie było tak? Więc chcę powiedzieć jasno, my będziemy oglądać
racjonalnie na tę inwestycję. To CPK niestety merytorycznie. Patrzeć bardzo z dużą ostrożnością na każde wydane przez poprzedni rząd pieniądze po to, aby zrealizować inwestycję, która będzie służyć Polakom, która połączy największe miasta, która wybuduje lotnisko, zbuduje kolej szybkiej prędkości, po to, aby mogli korzystać z tego obywatele. I chcę powiedzieć jasno, tu nie chodziło o to, czy budować, tylko jak budować. I chcę powiedzieć też bardzo ważną informację. No przecież ta racjonalizacja tego projektu pozwoliła na zaoszczędzenie już 20 miliardów złotych, bo dzisiaj zostało ogłoszone, że ten projekt będzie kosztował 131 miliardów złotych, a nie 150, jak planowaliśmy, i będzie bardziej efektywny i lepiej służył Polakom. Panie redaktorze, no więc może tylko jedno słowo. Tak, w ramach dużych programów inwestycyjnych są również realizowane programy społeczno-gospodarcze wsparcia otoczenia, w ramach których CPK przeznaczyło środki na wspieranie różnych inicjatyw ważnych dla lokalnej społeczności. Około 0,1 promila tego budżetu na renowację zabytku lokalnego, który ma pecha być zabytkiem sakralnym, pod nadzorem konserwatora zabytków, co też jest celem społecznie użytecznym. Wielokrotnie więcej, na przykład na wzmocnienie dróg gminnych i powiatowych, po których będzie jeździł ciężki sprzęt, na rozbudowę szpitala, który za chwilę będzie dbał nad życiem i zdrowiem znacznie większej liczby ludzi, no będzie budowa, będą wypadki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast może pomówmy o tym, co dzisiaj powiedział pan premier. To w ogóle nie jest spójne ze sobą i nie jest spójne z rzeczywistością. Mam wrażenie, że to jest zapis takiej trochę burzy mózgów. Na zasadzie, słuchajcie, no nie możemy powiedzieć, że PiS to dobrze zaplanował. Musimy coś powiedzieć. Miały być audyty, nie ma audytów, 8 przetargów unieważnionych. Jakie tu są pomysły, co tu można zmienić? No na przykład tu podwyższymy prędkość na Y do 300 na godzinę. Co to oznacza? W naszych planach te pociągi najwyższej jakości, najszybsze, nie wszystkie, ale niektóre, miały się zatrzymywać również w miastach średnich, takich jak Kalisz, Sieradz, Brzeziny. Teraz to rozwiązanie powoduje, że dla największych metropolii Poznania, Wrocławia będzie jeszcze 10 minut szybciej, choć i tak w naszych planach by było dużo szybciej, dla Wrocławia o ponad połowę szybciej do Warszawy, teraz jest ponad 4 godziny poniżej 2 godzin, ale z tych połączeń premium wycięte są wszystkie miasta średnie. Więc jeżeli mówimy o łączeniu całej Polski... Widzimy to Y. Tak, więc jeżeli mówimy... To jest w ogóle świetna mapka, bo tu mamy Y oraz pokolorowane grubszym kolorem istniejące połączenia kolejowe, co ma sprawiać wrażenie, że to jest jakiś system transportowy. To tak naprawdę jest wykasowanie wszystkich inwestycji kolejowych CPK z wyjątkiem Y. Co oznacza, że kilkadziesiąt miast w Polsce i przede wszystkim miast średnich traci szansę na połączenia te najwyższej jakości, szybkie, częste. Miasta takie jak Płock, Włocławek, Ostrołęka, Łomża, Jastrzębie-Zdrój, największe w Polsce miasto wykluczone kolejowo całkowicie. Więc taka sobie decyzja, że tylko podnosimy prędkość na Y, już niesie ze sobą takie reperkusje. Ostatnia reperkusja jest taka, dużo mniejsza szansa, że polskie firmy produkujące tabor kolejowy będą w stanie dostarczyć ten tabor, bo on ma inne wymogi techniczne, których obecnie polskie firmy nie realizują, więc raczej prawdopodobnie kupimy spółki zagraniczny tabor, nawet chyba jestem w stanie się domyślić, której firmy. Wiesz co, ale ja zauważam też u pana premiera taką chęć grania na dumie narodowej też wobec Niemców, bo premier mówi przecież, no niczym prezes Kaczyński. Prezes Kaczyński no, chciał takie lotnisko, żeby jak na nie wejdzie, to nawet jak nie poleci do Kuala Lumpur ani Addis Abeby, to chciałby widzieć te napisy na wielkiej tablicy ogłoszeniowej, bo kiedyś 30 lat temu w Wiedniu takie widział i go to fascynowało. No premier mówi, że lot musimy rozbudować tak bardzo, żeby był niemal jak Lufthansa, to wtedy ten Baranów będzie miał sens. No to jeżeli premier stawia takie kryterium, premier za czasu, którego trzeba było publicznymi pieniędzmi w pierwszych rządach Platformy ratować lot przed bankructwem. Bo wtedy raczej mówił, że właściwie to można by zwinąć ten interes. No widzisz, no to teraz, no, widzisz, teraz jednak lot będziemy rozbudowywać. Dobrze, ale posłuchajmy prezydenta Warszawy, wiesz, bo... No Warszawie zależałoby na tym, żeby Okęcie się rozwijało. Jak jednocześnie tak. Posłowie Platformy, Michał Szczerba, związany z Warszawą, wybierany z Warszawy, zawsze atakował PiS, że oni, chcąc budować lotnisko w Baranowie i zamknąć Okęcie, tak naprawdę chcą przekręcić te grunty wokół Okęcia. Ja słuchając Rafała Trzaskowskiego w faktach mam takie przekonanie graniczące z pewnością, że on nie miał zielonego pojęcia w ogóle, w jakim kierunku ten projekt pójdzie, w jakim kierunku zostanie ogłoszony i on nie ma pojęcia, co będzie z Okęciem. Przynajmniej nie potrafi nic na ten temat powiedzieć. Posłuchajmy. Ja jestem też zadowolony z tego, że pan premier jasno powiedział, że będzie przyszłość dla lotnisk regionalnych i dla Modlina i dla Okęcia, dlatego że PiS mówił, Okęcie po prostu zlikwidujemy.
natomiast my prowadzimy rozmowy, w jaki sposób Okęcie dalej mogłoby służyć Warszawie. Ale to jak ma służyć Warszawie? Ruch pasażerski też, czy tylko cargo? No, o tym rozmawiamy. Ja uważam, że część ruchu pasażerskiego mogłaby być obsługiwana z lotniska Okęcie. Da się to zrobić. Są wielkie stolice europejskie, które mają dwa lotniska. Jedno właśnie takie swoje własne, blisko centrum, które obsługuje część lotów. No i drugie, dobrze zaplanowane z rozwojem narodowego przewoźnika. To się da zrobić. Wreszcie ten projekt zaczyna wyglądać realizowalny. Bo ja rozumiem, że na razie pomysł jest taki, dopóki nie powstanie CBK, trzeba rozbudować to Okęcie. Dokładnie, bo jak mówił tak wcześniej Maciej Lasek, sukces Okęcia to kiedyś będzie sukces CPK, bo gdzieś musimy zbudować ten... To ja próbuję, ale moment, tak, przepraszam, no wydamy miliony na to Okęcie teraz, żeby było nowocześniejsze i większe. No to gdyby miało być zamknięte, no to trochę nie, no, ale o tym są premier, wydane. O tym premier dokładnie mówił. Jak PiS pisał palcem po wodzie te swoje plany, Okęcie miało być po prostu zaorane i zlikwidowane, co dla mnie było nie do zaakceptowania. Natomiast i też wyrzucone byłyby setki milionów złotych, o ile nie miliardów, bo przecież zrobiliśmy połączenie kolejowe, połączenia drogowe z Okęciem, a w tej chwili jest jasna odpowiedź. Będzie modernizacja, w ten sposób przyciągamy też ruch do Polski. Dzięki temu Baranów będzie miał szansę, a Okęcie zostanie wkomponowane w ten plan, który będzie rozwijał całą Warszawę, całą Polskę. No tak, ale dlaczego Rafał Trzaskowski miał być wtajemniczony? Jak ten projekt będzie w ogóle pilotowany? Dlatego, że był też twarzą sprzeciwu wobec zamykania Okęcia. I teraz pytanie... Czyli chcesz powiedzieć, że został wykolegowany, tak po prostu? Nie, chcę powiedzieć, że nie był w tym kręgu, który podejmuje decyzję, co wiemy, drodzy państwo, że no, Trzaskowski nie jest kompletnie teraz, w tym kręgu. Właściwie. Natomiast jeżeli on nie wie, to znaczy, że po pierwsze może być tak, że nie to... Znaczy, to na pewno nie został dopuszczony do informacji, ale jest też druga możliwość, że oni sami do końca nie wiedzą, tak? To znaczy odsuwanie samej decyzji o budowie CPK na dalszy plan za kilka lat, potencjalne otworzenie tego za 8, czyli realnie nie wiadomo kiedy, to jest taki sposób ucieczki od tego tematu i tyle, no. No czyli to była taka po prostu sytuacja, że trzeba coś zrobić, trzeba w końcu wyjść, powiedzieć jak jest, więc zrobiliśmy tak, żeby był wilk syty i owca cała, w sumie Baranowa nie wybudujemy, ale mówimy, że wybudujemy, ale będziemy, no to naprawdę, powiem ci, że tak PR-owo to naprawdę ktoś to wymyślił. Trzeba to no rozwiązać, posłuchajmy jeszcze Macieja Laska, który też bronił tej inwestycji występując w parlamencie. I krytykował przy okazji poprzedników. Program CPK przez pierwsze lata był zarządzany w myśl zasady planujmy wszędzie, planujmy wszystko i za każdą cenę. Hasło w spółce, mamy pieniądze, nie mamy czasu. No cóż, planowano rozwój infrastruktury lotniskowej i kolejowej bez należytej analizy ryzyk, która powinna mieć bezpośredni wpływ na harmonogramy, budżety poszczególnych inwestycji. I to dlatego, że w spółce, dodatkowo, pieniądze nie grały roli. To w końcu tylko pieniądze polskich podatników. Państwowe, czyli niczyje. Było to myślenie i działanie żywcem zaczerpnięte z głębokiego PRL-u. I to nie dlatego, że w spółce pracowali ludzie niekompetentni. Wręcz przeciwnie, spółka zatrudnia dobrych fachowców. Tylko, że w spółce po prostu nie słuchano fachowców. O harmonogramach i budżetach decydowali malarze wizji i sprzedawcy złudzeń, a nie analitycy i projektanci, których zarząd miał pod ręką. Jaki był tego skutek? Uporczywe trzymanie się wizji uruchomienia lotniska w 2027, potem w 2028 roku. Skorygowaliśmy ten plan. Przyjęty przez nas termin oddania infrastruktury lotniskowej do użytku w 2032 jest ambitny, ale realistyczny. W tym samym roku będzie gotowa linia KDP Warszawa-Łódź, pierwszy i kluczowy element tzw. Y, ciągu prowadzącego z Łodzi dalej do Wrocławia i do Poznania. Pierwotne plany przewidywały, że CPK będzie obsługiwać 100 milionów pasażerów rocznie. Potem te prognozy oczywiście topniały. Zatrzymaliśmy się na poziomie planowania lotniska gotowego do obsługi 34 milionów pasażerów rocznie. Z opcją oczywiście dalszej rozbudowy. Zaplanowane z wyprzedzeniem i przemyślane fazowanie budowy to nasz priorytet. Będziemy budować etapowo, adekwatnie do potrzeb i zawsze z uwzględnieniem aktualnych prognoz ruchu. Drugi mit, że rzekomo działania kontrolne w spółce zakończyły się niepowodzeniem. Nieprawda. Działania kontrolne były i są szeroko zakrojone. Rzeczywiście, pierwotne planowane audyty zewnętrzne nie zostały zrealizowane, co miało związek z koniecznością wykluczenia 116 podmiotów
jako potencjalnych wykonawców ze względu na realizację wcześniej zadań na zlecenie CPK. Nie mogliśmy sobie pozwolić na choćby cień podejrzenia o konflikt interesów. Efekt? Bardzo ograniczona liczba ofert, w niektórych przypadkach brak ofert ze strony potencjalnych audytorów, dlatego jeszcze w pierwszym kwartale bieżącego roku zdecydowaliśmy się na realizację planu analiz wewnętrznych wraz z ekspertami spółki CPK. Drodzy Państwo, żeby była jasność, to też nie jest tak, że Marcin Horała, chociaż mogą Państwo mieć takie wrażenie, super kompetentnie brzmi w rozmowie z Arkadiuszem Marchewką. No tak, tylko że umówmy się, niskie miejsca na listach wyborczych Marcina Horały w ostatnich wyborach rozmaitych, to także był efekt niezadowolenia prezesa prezesów, że to CPK to tak idzie, no tak jak idzie. Więc to też, nie idzie, czyli po prostu nie idzie. To też nie, nawet jeżeli ktoś się zgadza z ideą CPK w wydaniu PiS-u, no to umówmy się, że PiS realnie to tam nie zrobił wiele. Przecież Horała zrobił to, przeciwko czemu PiS zawsze protestował. To znaczy, kiedy PiS wygrał w 2015 roku, kiedy prezydent Duda wygrał wybory i Platforma powoli oddawała władzę, to apelował wtedy do rządu Ewy Kopacz, żeby nie podejmował żadnych ważnych decyzji. Tak? Tak, a Horała tak podpisał było. Rozmaite dalsze umowy dotyczące działań wokół CPK już po przegranych przez PiS wyborach. Chciał postawić Platformę przed faktem dokonanym, no ale wygląda na to, że... Że mu się jednak nie udało. Wygląda na to, że mu się... Nie udało. Nie udało. Jakoś nie przyjęli się ci następcy tym, co podpisał Horała. Podobnie jak później się budowa elektrowni jądrowych, to tak na marginesie. Akurat to jest ważny projekt, jeśli chodzi jeszcze, o nasze bezpieczeństwo energetyczne. Słuchaj, będzie jeszcze jeden temat, z którym Tusk będzie musiał zderzyć, bo jak Państwo pamiętają, jeżdżąc Tuskobusem w kampanii po Polsce, on bardzo intensywnie stawał po stronie tych ludzi, którzy są wywłaszczani. Tak, nawet jakiś tekst jest na Onecie. No tak, bo my zapytaliśmy, drodzy Państwo, taką rodzinę, która też... No była, czuje się wykorzystana w kampanii wyborczej tak de facto, że posłużyła za rekwizyt, można powiedzieć. Natomiast no teraz ci ludzie obudzili się w zupełnie nowej rzeczywistości. To chodzi o rodzinę Łąckich tak. Że przez ich dom miała być przeprowadzona linia kolejowa. Tak, tylko że ona pozostanie. To znaczy miała biec za czasów PiS-u łódzko-warszawska szprycha, czyli połączenie kolejowe między Warszawą, Łodzią a Baranowem, ale w tym nowym projekcie to im będzie przez chałupę jechał, wiesz, TGV. No TGV. Więc, to jest z Japonii. Więc, no bo oni się znaleźli na trasie Y, więc to też będzie społecznie niełatwe. Przecież dla Donald Tusk mówił w kampanii wyborczej, że to jest chory w ogóle pomysł, żeby budować takie CPK, że to jest w ogóle, to absolutnie to się... No dobrze, ale wiesz, on ma w tej chwili, on pokazuje inny projekt, więc to też nie jesteśmy w stanie zarzucić, że on nie daje nic w zamian, albo że kontynuuje coś, co krytykował. Nie, oni to nazywają, że ten projekt został po prostu urealniony. Moim zdaniem samo lotnisko, o czym już mówiliśmy Państwu nieraz, to jest w ogóle pieśń w przyszłości, nie wiadomo, czy kiedykolwiek powstanie. Realnie pytanie, czy powstaną linie kolejowe, czy będzie ich więcej, czy powstanie słynny Y, i to jest tyle, co możemy mówić w tej chwili. Moim zdaniem lotnisko w Baranowie nie powstanie. Nie można sobie wyobrazić na dłuższą metę dwóch lotnisk w Mazowieckim, dużych lotnisk, każde o takiej przepustowości 30 milionów ponad ludzi rocznie, plus jeszcze Modlin z szybkimi, tanimi liniami. To jest po prostu nierealne. Dobrze. Przechodzimy zatem do... Poza tym, jak już zostaną wbudowane te linie kolejowe, no to też już w pewien sposób ta mapa będzie... rozpisana, Nie będzie połączeń bezpośrednio do Baranowa. Pytanie, czy one od początku miały sens? Czy ludzie z każdego krańca Polski rzeczywiście powinni się kierować głównie na Baranów? Czy to miała być mekka polskiego transportu? Polski, więc, Baranów. No dobrze. Będziemy jeszcze dzisiaj mówić o Baranowie i o CPK, bo to jest też polityczny problem dla lewicy. A na razie, drodzy Państwo, jeszcze przejdźmy do sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości. Dzieje się, cały czas się dzieje. Dzieje się. To może, wiesz co, to może zakończymy na tym, bo tutaj jest bardzo dużo do opowiadania. Jakiś rozłamek, szukanie pracy dla Jacka Kurskiego, wiesz, trwa. Ale trwa. Chyba się uda, powiem ci, uda się. Ale to wiąże się z pewnymi ryzykami. Kurski i euro pieniądze, to może być duże ryzyko. Ale zobacz, jak on jednak musi być po prostu... Jak on się musi cieszyć takim...
życia. No nie, to też, ale że jednak ten prezes naprawdę ma do niego dużą słabość, że po prostu trzeba mu poszukać pracy w Parlamencie Europejskim. Ale przestrzeżemy europosłów, którzy chcą mu podać pomocną dłoń. Ja nie wiem, czy oni mu chcą podać. Ja bym tutaj nie szarżowała, że chcą. Może będą musieli. Jest. Ale Beata Szydło na przykład. Skoro go poparła, to właściwie mogłaby mu pomóc. Ja wiem, że jest taka informacja, że tam 10 wyciąga do niego rękę, 10 rąk wyciągniętych do Kurskiego. On sam powiedział, że nie wiem, czy uchylamy państwu rąbka tajemnicy. Że on sam powiedział, że to nie, on nie będzie żadnym asystentem czyimkolwiek. A nie sprzedawaj będzie... tutaj newsów. A, przepraszam. Nie sprzedawaj newsów. To drodzy państwo, tam... Wyszłam przed szereg, znaczy. Tak, wyszłaś przed szereg. Dzieje się, bo tam nie 10, tylko 3. Dobrze, będziemy o sytuacji w Małopolsce rozmawiać, która coraz poważniejszym jest problemem dla Prawa i Sprawiedliwości, zanosi się na przyspieszone wybory i porozmawiamy o ciągu dalszym konfliktów w suwerennej Polsce, bo tam się także dzieje. Zapraszamy na... A, no oczywiście porozmawiamy też o sytuacji w obozie władzy, o konfliktach, które tam są. Będzie część rozrywkowa. Zapraszamy na ciąg dalszy stanu wyjątkowego. To jest Stan Wyjątkowy. Autopromocja. Całego odcinka posłuchasz w aplikacji Onet Audio. To była autopromocja.